Szanowni Państwo, rozwiążemy problem następujący, tym razem teoretyczny, bez danych liczbowych. Dany jest trójkąt, przygotowałem rysunek już wcześniej, żeby oszczędzić Państwu beczki śmiechu z moimi próbami narysowania okręgu wpisanego w trójkąt. Mamy zatem dany trójkąt, z którego dwa boki B i C są dane. Znamy też promień okręgu wpisanego w ten trójkąt i jeden z kątów leżący między tymi danymi bokami. Mamy obliczyć, proszę Państwa, całą resztę, czyli trzeci bok tego trójkąta, pozostałe kąty, a de facto wystarczy wyliczyć ich na przykład sinusy bądź kosinusy oraz promień okręgu, pole trójkąta i promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Skoro mamy to wyliczyć, a nie podali nam żadnych liczb, to de facto mamy napisać wzory na te wszystkie wielkości. Zatem działajmy. Od czego zaczniemy, proszę Państwa? Proponuję zacząć od długości boku A. Mamy dane boki B i C. Mamy dany kąt alfa. No to nie będzie chyba zaskoczeniem, że żeby wyliczyć długość boku BC, czyli boku A, skorzystamy z wiązania kosinusów. Wiemy zatem, że A kwadrat to jest B kwadrat plus C kwadrat odjąć 2BC kosinus alfa. Jest to jedna z trzech równości, które w wiązaniu kosinusów się pojawiały. I właściwie nic więcej nie trzeba pisać. B, C i alfa są dane. Ewentualnie spierwiastkujemy tą nierówność, żeby mieć wzór na samo a nie a kwadrat. A to jest pierwiastek kwadratowy z sumy b kwadrat plus c kwadrat odjąć 2bc kosinus alfa. Możemy uznać, że długość boku a, czyli boku bc, mamy obliczoną. Co teraz, proszę Państwa? Teraz możemy zająć się kątami beta i gamma. Na przykład, żeby wyliczyć kąt beta, czyli ten przy wierzchołku b, możemy na przykład znowu skorzystać z stwierdzenia kosinusów. Napiszę teraz drugą równość, która w stwierdzeniu kosinusów się pojawiała, czyli b kwadrat równa się a kwadrat dodać c kwadrat odjąć 2ac kosinus beta. Stąd wynika, że 2ac kosinus beta, przenoszę to na lewą stronę, b kwadrat na prawą, otrzymuję a kwadrat plus c kwadrat odjąć b kwadrat. A zatem kosinus beta równa się a kwadrat dodać c kwadrat odjąć b kwadrat przez 2ac. I proszę Państwa, beta jest wyznaczone. Skoro znamy kosinus kąta beta, to de facto można przyjąć, że znamy kąt beta. Zauważmy, że gdybym wyliczył sinus beta, to byłoby to odrobinkę za mało. Dlaczego? Beta jest kątem w trójkącie, a zatem może być prosty bądź rozwarty. Zatem jest kątem pierwszej bądź drugiej ćwiartki. To oznacza, proszę Państwa, że jeśli sinus beta byłby równy, powiedzmy, 1/2, byłyby dwa kąty między 0 a pi spełniające warunek sinus beta równa się 1/2. Ale proszę Państwa, to tylko tak mimochodem nadmieniam. My wyliczyliśmy kosinus kąta beta. Kosinus kąta jest jednoznaczny. Mówiąc bardziej precyzyjnym matematycznym językiem, funkcja kosinus dla kątów od 0 do pi jest równowartościowa. Zatem jeśli wyznaczyliśmy kosinus beta, to ta wartość jednoznacznie wyznacza nam wielkość kąta beta. Proszę Państwa, mógłbym postąpić analogicznie, żeby wyliczyć kosinus kąta gamma i napisałbym trzecią równość stwierdzenia kosinusów, przeniósłbym jeden składnik na lewą, tamten na prawą stronę, ale mogę też po prostu napisać sobie od razu wzór na kosinus gamma. Analogicznie do tego, wiedząc, że to jest tylko kwestia zamiany oznaczeń. Zatem kosinus gamma to jest zamiast a kwadrat dodać c kwadrat odjąć b kwadrat, będę miał tym razem a kwadrat dodać b kwadrat odjąć c kwadrat, a zamiast 2ac będę miał 2ab. Jeśli ktoś nie wierzy, że tak ten wzór wygląda, może analogicznie jak tutaj wyprowadzić go sobie bez większego trudu. Zatem możemy uznać, że gamma jest wyliczone. Proszę Państwa, pozostaje nam do wyliczenia pole trójkąta i promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Możemy zacząć od jednego lub od drugiego. Moglibyśmy na przykład wyznaczyć promień okręgu opisanego na trójkącie w sposób następujący. Mając kosinus któregokolwiek z kątów, beta, gamma czy alfa, wyznaczyć jego sinus. Właściwie moglibyśmy bezpośrednio sinus alfa wyznaczyć. Znamy a, znamy sinus alfa. Możemy podzielić jedno przez drugie, otrzymując podwojony promień okręgu opisanego. Możemy też postąpić inaczej. Dla przykładu pokażę Państwu rozwiązanie, które jest odrobinkę dłuższe, ale ilustruje bardzo standardową, znaną i ważną technikę rozwiązywania zadań z geometrii.
Proszę popatrzeć. Zaczniemy teraz od wyliczenia pola tego trójkąta. Pole trójkąta możemy wyliczyć na różne sposoby. Możemy skorzystać ze wzoru na pole trójkąta, w którym wykorzystujemy długości dwóch jego boków i wielkość kąta między nimi. Wzór ten ma postać połowa iloczynu boków razy sinus kąta między nimi, ale jak wspomniałem, chcę dojść do rozwiązania metodą odrobinkę dłuższą, ale za to interesującą. Co ja mianowicie chcę zrobić? Chcę na tym rysunku coś dorysować. Narysuję sobie odcinki AS, łączący wierzchołek A ze środkiem okręgu wpisanego, BS i CS. Tym sposobem podzieliłem mój trójkąt na trzy trójkąty. ABS, BCS i CAS. Wyznaczę pole trójkąta ABS. Pole trójkąta ABS można policzyć łatwo, zauważając, że jego podstawa ma długość C, zatem jest to połowa podstawy razy wysokość, która wynosi małe r. Analogicznie pole trójkąta BCS to połowa podstawy, czyli 1 druga A, razy wysokość. Zobaczcie Państwo, że wysokością trójkąta BCS opuszczona na bok BC o długości A również jest R. Nie będę rysował, bo wtedy wyszłoby na jaw, że mój rysunek nie jest zbyt dokładny, dlatego że ta wysokość powinna biec od punktu S do punktu styczności, a tutaj kąta prostego by nie było, więc proszę Państwa, napiszę tylko ten wzór w ten sposób. Wreszcie pole trójkąta CAS to jest 1 druga BR. I teraz, proszę Państwa, obiecana technika. Dość często w geometrii liczymy pola różnych figur, rozcinając je na kawałki, licząc pole każdego kawałka z osobna i sumując te pola z powrotem. W tym przypadku cały trójkąt ABC podzieliliśmy na trzy kawałki, na trójkąty ABS, BCS i CAS. Zatem pole całego trójkąta ABC to jest suma pól tych trzech trójkątów, czyli 1 druga CR dodać 1 druga AR dodać 1 druga BR. Możemy wyłączyć przed nawias 1 drugą R, otrzymując wzór następujący. 1 druga A plus B plus C razy R. Tą metodą przy okazji rozwiązywania naszego zadania wyprowadziliśmy wzór na pole trójkąta, jeśli dane są długości wszystkich trzech jego boków i promień okręgu wpisanego. Jest to mianowicie połowa obwodu tego trójkąta pomnożona przez promień okręgu wpisanego. Wzór, który czasami w zadaniach się przydaje. No i teraz, proszę Państwa, jeśli mamy już wyliczone pole trójkąta, chociaż, powtarzam, nie najszybszym sposobem, ale sposobem, który z pewnych względów chciałem Państwu pokazać, chociażby po to, żeby pokazać ten wzór, jaki sposób dojścia do niego, czyli metodę rozcinania i sumowania pól kawałków figury płaskiej. Mając pole trójkąta, z łatwością wyznaczymy promień okręgu opisanego, na przykład korzystając ze znanego wzoru na pole trójkąta, tym razem wzoru, w którym pojawia się długość promienia okręgu opisanego. Przypomnę, że pole trójkąta ABC w tym przypadku to jest iloczyn trzech jego boków przez podwojoną średnicę okręgu opisanego, czyli 4 razy promień. No, oczywiście natychmiast tego wzoru utrzymujemy, mnożąc stronami przez R i dzieląc przez pole, że promień to jest ABC przez 4 razy pole trójkąta ABC. Zauważcie Państwo, że zarówno boki A, jak i B i C są już mi znane. Pole również jest już wyliczone, zatem promień też jest wyliczony. W sensie podałem wzór na ten promień i zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.